Cześć, Barcelona 2025, stoisko Szur, witam Was. Witam Was w dość specyficznym roku, ponieważ w tym roku Szur obchodzi swoje stulecie. Od stuletnie przerwanie dostarcza takie rzeczy jak mikrofony bezprzewodowe, procesory wideokonferencyjne, wyposażenie sal, gdzie dźwięk jest ważny i gdzie liczy się to, aby każdy był dokładnie usłyszany. Chciałem Was dzisiaj zaprosić, pokazać Wam cztery nowości, a tak naprawdę cztery grupy produktowe, które Szur przedstawia, rozbudowuje, wprowadza po raz pierwszy na rynek w swojej ofercie. Opowiem Wam więcej na miejscu, chodźcie za mną. Pierwszym miejscem, w którym się zatrzymamy, jest stoisko, w którym Szur wprowadza absolutną nowość w swojej ofercie, czyli zestawy wideokonferencyjne do Microsoft Teams oraz Zoom Rooms. Zestawy składają się z czterech elementów. Pierwszy z nim jest oczywiście komputer wyposażony w Windowsa, na którym mamy zainstalowany program wideokonferencyjny. Jest to standardowe rozwiązanie, jednak o wyższych parametrach niż to, co mogliśmy dotychczas na rynku zobaczyć, z większą ilością złączy, z większą ilością wyjść HDMI, więc tak naprawdę jest wszystko, czego potrzebujemy, a nawet więcej. Drugim elementem jest panel dotykowy. Panel dotykowy oczywiście pozwala nam w pełni sterować programem wideokonferencyjnym, wybierać zaplanowane spotkanie, wybrać na żywo połączenie, którego nie mieliśmy zaplanowanego. Wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy w tego typu przestrzeni. Taki panel także dysponuje podłączeniem USB-C do szerowania kontentu, więc jeżeli chcielibyście przynieść swój laptop, wyświetlić z niego prezentację, zagrać dźwiękiem, to jak najbardziej mamy taką możliwość. Kolejnym elementem jest kamera. I tu będziemy mieli dwie kamery do wyboru. Jedną z nich jest Hadley L1, druga jest to Hadley IQ. W zależności od wielkości sali, w której chcemy się znaleźć, jak dużo przestrzeń mamy zebrać tą kamerą, ile osób będzie brało udział w spotkaniu wideokonferencyjnym, dokładnie tutaj będziemy decydowali wtedy, która kamera będzie lepszym rozwiązaniem do takiej przestrzeni. I ostatnim elementem, ale no, wydaje mi się, że najważniejszym w całym tym wszystkim, jest oczywiście mikrofon i nagłośnienie. W tego typu zestawach Shure oferuje nam mikrofony matrycowe MX-a 902. Jak doskonale wiecie, są to mikrofony wyposażone w głośnik. Jest to pierwsze takie rozwiązanie wideokonferencyjne na rynku, w pełni certyfikowane. Oczywiście wszystkie te elementy są w pełni certyfikowane do Teamsa i do Zoom Room. Bardzo proste rozwiązanie, jeżeli macie przestrzenie, w których potrzebujemy bez większych dodatkowych elementów wykonywać połączenia wideokonferencyjne, prezentować treść, to jak najbardziej sprawdzi się to w tego typu przestrzeniach. Cztery zestawy do wyboru, różniące się wielkością sali. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście wiedzieć, który będzie pasował do Waszej. Z wielką przyjemnością Wam podpowiemy i odpowiemy na pytanie, czy to będzie to rozwiązanie, czy być może musimy sięgnąć po jakieś bardziej zaawansowane rozwiązania. Co w sytuacji, jeżeli wideokonferencja nie jest jedyną rzeczą, którą chcielibyśmy w danym miejscu osiągnąć? Tutaj zabiorę Was w drugie miejsce. Szur w tym roku zaprezentował rozbudowę zeszłorocznej premiery, czyli drugiej generacji systemu MicroFlex Wireless. W zeszłym roku poznaliśmy, można powiedzieć, system all-in-one, pierwszy taki na rynku, czyli podwójny odbiornik mikrofonowy z wbudowaną ładowarką, z wbudowanym procesorem, z wbudowanym interfejsem USB, wyjściem na głośniki, wejściem analogowym. Tak naprawdę rozwiązanie, które w pełni nam wyposaża salę, w której potrzebujemy zarówno mikrofonów prezentacyjnych bezprzewodowych, jak i chcielibyśmy je rozszerzyć o mikrofony matrycowe. Natomiast były to tylko dwa kanały. W tym roku zaprezentował Shure rozbudowę systemu odbiornik 4 oraz 8-kanałowy. Jest to takie proste urządzenie, które jesteśmy w stanie zainstalować na ścianie. Drugim elementem tego systemu są ładowarki. Ładowarki 4 i 8-kanałowe, adekwatnie oczywiście do ilości kanałów, które obsługuje, oraz nowe ładowarki do mikrofonów, nadajników na gęsiej szyi. Dotychczas mieliśmy ten problem, że potrzebowaliśmy ładowarek, które były, powiedzmy, mało ekonomiczne i wymagały od nas większej ilości ładowarek niż nadajników, żeby to w pełni funkcjonowało. W tym momencie mamy dedykowane rozwiązanie. Umieszczamy nadajniki na tej ładowarce, zarówno czy to są te nadajniki, czy to nadajniki na gęsiej szyi. Wciskamy przycisk link i one parują się z tym odbiorem. Odbiornik oczywiście, tak jak i jego mniejszy brat, jest wyposażony w procesor wideokonferencyjny, AEC, parametryczny ekwalizator, czyli wszystko, co jest nam potrzebne do wideokonferencji. W tej antenie, w nowej generacji, także zainstalowano interfejs USB oraz wyjście na głośniki. Więc jeżeli chcielibyśmy w prosty sposób wyposażyć salę w nagłośnienie, w mikrofony bezprzewodowe, podłączyć to wszystko do komputera, czy to naszego, czy dedykowanego do wideokonferencji, to ten zestaw w pełni to umożliwia i nie wymaga od nas żadnego dodatkowego procesora. Jest to, tak jak było dotychczas, jedyny certyfikowany system mikrofonów bezprzewodowych do Microsoft Teams, więc jest to kolejna korzyść dla Waszych klientów.
Coś, co wyróżnia jeszcze ten system, to żywotność akumulatorów. W nowej generacji akumulatory do ręki powierzchniowe oraz gęsie szyje zostały wyposażone w akumulatory, które pozwalają na ponad 36 godzin pracy. Więc jeżeli czeka nas długi dzień, wiemy, że nie będzie czasu na doładowanie tych nadajników, to one są gotowe do tego typu pracy. Większość informacji jest podawana na ekranie każdego nadajnika, żywotność wyrażona w godzinach i minutach, siła fal RF, antena, z którą jesteśmy połączeni, więc wszystkie informacje, których potrzebujemy, znajdują się dokładnie w tym miejscu. Ale tak jak wspomniałem, nagłośnienie. Co jeżeli byśmy potrzebowali nagłośnienia? Chodźcie, to pokażę Wam tutaj. Każda sala wideokonferencyjna wymaga nagłośnienia. Niezależnie, czy chcemy pracować lokalnie w sali, chcemy się połączyć ze zdalnym odbiorcą, potrzebujemy słyszeć dźwięk z głośników. Znacie głośniki Dante, które Shure wprowadził już jakiś czas temu i stały się one standardem w wyposażeniu sal wideokonferencyjnych opartych na skrętce. Zero dodatkowych kabli analogowych, wszystko oparte na cyfrowym świecie. Natomiast w związku z tym, że nie każda sala może mieć tego typu rozwiązanie, Shure postanowił rozszerzyć ofertę głośników. W tym roku wprowadził 4 nowe modele. Pierwszym z nich są głośniki sufitowe, wyglądające tak jak głośniki Dante, które już doskonale znacie, ale podłączane do standardowych kabli analogowych zasilanych niskoomowo. Dwa kolejne głośniki sufitowe, które Shure prezentuje, jest to pendant z 5-calowym głośnikiem oraz mniejszym 3-calowym oraz głośniki ścienne. Taka mniejsza wersja mikrofonów MX710, ale odtwarzająca dźwięk, a nie go rejestrująca. Pozostałe 3 modele także są zasilane analogowo. Część z nich posiada transformatory, więc może być to nie tylko instalacja niskoomowa, ale także 70-voltowa. I założenie, które tutaj przyświetlało Shure'owi, było takie, że niezależnie, który z tych modelów wybierzemy, mają brzmieć tak samo, żeby to była spójna sala, żeby brzmiała jednolicie i niezależnie, czy będziemy chcieli zacząć grać ze ściany, a potem dogłośnić to z sufitu, czy całości sufitu zagrać w danej sali, żeby brzmiało to w taki sposób, aby ta sala była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika. Głośniki są w wersji białej i czarnej, mają w tym momencie dwie formy, ścienną i sufitową. Myślę, że doskonale uzupełnią portfolio Shure'a i sprawią, że dźwięk będzie jeszcze lepiej słyszalny niż to było dotychczas. Natomiast kolejną nowością, którą Shure chciał uzupełnić to portfolio, jest wzmacniacz Dante. Musimy je jakoś w końcu zasilić. Podłączamy niewielką czarną puszkę do switcha PoE+, otrzymujemy w ten sposób zasilanie oraz oczywiście sygnał w protokole Dante. Mamy także wbudowane wejście analogowe, więc możemy podać dźwięk lokalnie, jeżeli nie potrzebowalibyśmy przesyłać tego dźwięku ze switcha. Wzmacniacz oferuje 4 wyjścia niskoomowo oraz jedno wyjście 70V, jeżeli chcielibyśmy w inny sposób te głośniki podłączyć. Niewielka forma, chłodzenie konwekcyjne, więc żadnego szumienia, pozwala nam na zainstalowanie takiego wzmacniacza, czy to za monitorem, pod sufitem, w dowolnym miejscu, w którym będzie to dla nas wygodne. Dzięki temu, mając mikrofony, nagłośnienie od Shure'a, wzmacniacz, procesory, tak naprawdę otrzymujemy wszystko, czego sala wideokonferencyjna lub prezentacyjna będzie potrzebowała. Ostatnią, czwartą nowością zaprezentowaną na tych targach jest poczwórny odbiornik SLXD. Doskonale znacie odbiorniki pojedyncze, podwójne, które już były dostępne od paru lat i sprawdzały się w waszych instalacjach. Najnowszy odbiornik, tak jak już sama nazwa wskazuje, mieści w sobie 4 odbiorniki mikrofonowe w ramach 1 rack U. To, co wyróżnia ten odbiornik, to także możliwość miksowania sygnałów audio, dzięki czemu każde z wyjść analogowych może nam służyć jako suma sygnałów przychodzących do tego odbiornika. Jest on wyposażony w dystrybutor antenowy, dzięki czemu możemy połączyć ze sobą 2 takie odbiorniki bez potrzeby dodatkowych akcesoriów antenowych. Posiada on zasilanie dla aktywnych anten, więc jest to kolejne ułatwienie instalacji, jeżeli potrzebujemy te anteny zamontować troszeczkę dalej niż szafa rakowa, w której znajduje się taki odbiornik. I przychodzi on w 2 wersjach, z Dante i bez Dante. Jeżeli będziemy potrzebowali przesłać sygnał w formie cyfrowej na większą odległość i nie chcemy tego robić kablami analogowymi, możemy jak najbardziej wykorzystać do tego RJS45 i przesłać w protokole Dante.